Krzysztof Sobolewski złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pozew ma związek z kłamstwami kandydata K.O. na prezydenta. Pełnomocnik wyborczy sztabu Andrzeja Dudy, Krzysztof Sobolewski, złożył dziś w sądzie okręgowym w Warszawie pozew w związku z kłamstwami Rafała Trzaskowskiego w czasie kampanii wyborczej. Domagamy się po pierwsze sprostowania tej nieprawdziwej informacji, kłamstwa, które wypowiedział na jednym z wieców wyborczych Rafał Trzaskowski, oraz opublikowania sprostowań w tych mediach, gdzie te słowa wybrzmiały z tego wiecu wyborczego. Sobolewski zaznaczył jednak, że nie poda o jakie kłamstwo chodzi. By nie ułatwiać zadania sztabowi Rafała Trzaskowskiego. Zapowiedział również, że nie wyklucza kolejnych pozwów w trybie wyborczym. Sąd okręgowy ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku. Po tym czasie obie strony mają dobę na złożenie zażalenia w sądzie apelacyjnym. Ten ma kolejną dobę na rozpatrzenie ewentualnych zażaleń. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna. Oznacza to, że postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu.